Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej, dlatego że literatura, z której się dzisiaj korzysta, tak jak amerykańskiemu dziennikarzowi Putin, prawda, przedstawia właśnie taką skrzywioną literaturę nieprawdziwą. I taka nieprawdziwa literatura jest. I ona jest niedostrzegalna, współcześnie jest niedostrzegalna. Nieliczni ludzie nie zdają sobie z tego sprawę. Jeżeli sięgamy przede wszystkim do książek polskich, to taką czołową książką, która została wydana już odpowiednio późno, kiedy już jakieś takie najgorsze, że tak powiem, kłamstwa pomijamy, tutaj autor Ludwik Bazylow usiłował, że tak powiem, te rzeczy naprostować, ale cenzura działała. Ja pamiętam moment, kiedy ta książka wyszła. To jest 1985. To jest czwarty rok po stanie wojennym. Jeszcze to są bardzo trudne, bardzo ciężkie w Polsce czasy. Ja tą książkę kupiłem w końcu lutego, chyba w momencie, kiedy ona się pokazała w księgarniach. To znaczy napisana została przez parę lat wcześniej. Była pisana w zgodzie z żądaniami rosyjsko-sowieckimi i była także pisana w zgodzie z ówczesną władzą polską, która miała bardzo ostrą cenzurę. Czas był w ogóle ostry. Mniej więcej tego dnia, co ja tę książkę kupiłem, to aresztowano Michnika. A tydzień później aresztowano mnie i siedziałem prawie do końca następnego roku, do października, do połowy października następnego roku. I teraz bardzo, bardzo szybko pojawił się nowy młody prezydent, nowy szef sowiecki. I on oczywiście doprowadził do całkowitej, że tak powiem, przemiany i w jakiejś mierze spowodował upadek Związku Radzieckiego. Ja czekałem na to, dlatego że on parę tygodni wcześniej wjechał do Wielkiej Brytanii i tam wzbudził u przywódczyni brytyjskiej, wzbudził entuzjazm, ponieważ to był zupełnie nowy człowiek. Ja się zresztą spodziewałem, że już ci starzy odejdą i będzie ktoś nowy, ale jeszcze on nie został wybrany, ale ponieważ tak swobodnie w swojej wizycie blisko tygodniowej w Wielkiej Brytanii tak swobodnie się wypowiadał, tak pozytywnie się wypowiadał dla utrzymania i zwiększenia pokoju międzynarodowego i tak dalej, i widać było, że robi to dość szczerze, to ja jeszcze na wolności zauważyłem. Jego poprzednik umarł dzień po moim aresztowaniu, po naszym, bo nas kilku aresztowano, dzień po naszym aresztowaniu. Nas aresztowano w piątek 9 marca. 10 marca w sobotę otrzymali nas początkowo gdzieś na milicję, a później przenieśli nas już do więzienia. Tego dnia właśnie umarł przewodniczący Rady Najwyższej KPZR-u, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Ja o tym nie wiedziałem. Ja miałem przejść do aresztu, nie wiedząc, co w międzyczasie nastąpiło. I tutaj mnie, muszę przyznać, uratował bezpieczniak, pułkownik, który na ogół nosił epolety starszego, prawda, funkcjonariusza SB, dość nawet taki
taki facet, który tam specjalnie nie naciskał, był oczywiście wrogi. Był wrogi, a nie był przykry. O tak, na ogół to byli bardziej przykry niż wrogi, bo nie umieli być wrogimi. On mnie mówi, proszę pana, tutaj się zebrała grupa ludzi z naszego wydziału, z naszej służby bezpieczeństwa. Czy pan zechce wytłumaczyć im, bo oni chcieliby wytłumaczyć, jaki będzie rozwój wydarzeń przy nowym prezydencie? Ja mówię, jakim nowym? Umarł ten? Umarł. Umarł w sobotę. I pierwszy bezpieczniak, który mnie pomógł, to był właśnie ten, który mówi, czy pan się zgodzi powiedzieć, jakie to spowoduje skutki. I ja rzeczywiście poszedłem, gdzie było do sali, gdzie było kilku znanych, czy nawet kilkunastu znanych mi bezpieczniaków, bo wszyscy albo aresztowali, albo przeprowadzali rewizję w domu. Także się z nimi dość często spotykałem. Z niektórymi rozmawiałem bardzo mile, z innymi nie. Rozmaicie to było, ale okazuje się, że oni mnie w jakiś sposób docenili. Jak się pojawiłem, to oni się pytają, jaki będzie nowy sekretarz. Jeszcze nie ogłoszony. Ja domyślałem się, kto może być nowym sekretarzem, przecież znałem nazwiska całego tego głównego establishmentu sowieckiego, nie tylko przecież z biura politycznego, ale szerzej. I powiedziałem zgodnie z moimi przewidywaniami, czy to jest właśnie ten a ten. I pytam się, czy to on będzie odpowiadał za pogrzeb? No bo ja nic nie wiedziałem. Na co ten bezpiecznik jakiś mi mówi, tak, on ma robić pogrzeb, ale kto zostanie pierwszym sekretarzem? Ja mówię, on. Rozwinąłem im teorię, że kończy się bardzo ostre traktowanie wroga, ponieważ Związek Radziecki już ledwo dyszy. To była nasza zasada. Całe nasze badania dotyczące Związku Radzieckiego wskazywały, że ten Związek Radziecki ledwo dyszy. Był tak zwany wyścig zbrojeń między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Ten wyścig zbrojeń całkowicie w 100% wygrywały Stany Zjednoczone, a ponieważ zbrojenia sowieckie obcinały wszystkie inne wydatki sowieckie, to wiadomo było, że to przede wszystkim dotknie te pozamilitarne, obejmie przede wszystkim społeczeństwo radzieckie, które i tak już bardzo, bardzo głodowało. No i mniej więcej taką zasadę im wytłumaczyłem i doszło do takiego incydentu, który wskazał, że jednak ci bezpieczniacy w jakiś sposób byli myślący, ponieważ jeden z tych bezpieczniaków słuchał z wściekłością, co ja mówię, i mówi, jak będziemy słuchać tego wroga? I wtedy powiedzieli, zamknij mordę, boś głupi. Zamknij mordę, boś głupi. I ja mogłem, że tak powiem, spokojnie, tak jak na licznych spotkaniach opozycyjnych przeprowadzaliśmy analizy, rozmaite analizy polityczne. Ja na ogół tam zabierałem głos i jakiś taki referacik miałem. To tutaj też miałem taki referacik. Ale poszedłem do więzienia, wiedząc już, że niezależnie od tego, ile
Ile dostanę? Dostałem 4 lata więzienia w roku następnym. To wiedziałem, że, ile by nie było, to tak długo nie będę siedział. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że prawie wszyscy w opozycji, głównie poza KPN-em, ale tych poza KPN-em było bardzo mało, wszyscy byli przekonani, Kuroń napisał, to wyszło 2 lata później po moim aresztowaniu, bo ja prawie 2 lata siedziałem, i on wydał nawet taką książkę, że wszystko trzeba zaczynać od początku. Opozycja się już skończyła, trzeba być przygotowanym do tego, że musimy zacząć od organizowania takich małych grup, 3 osoby, 5 osób, i utrzymać, żeby one wszystkie nie przestały działać. I dopiero po iluś tam latach może do czegoś dojrzymy. Taka była sytuacja. I ta sytuacja była oczywiście spowodowana między innymi czytaniem literatury, czytaniem książek. Czytali książki radzieckie, czytali książki polskie, PRL-owskie. I wszyscy święcie wierzyli, zresztą niektórzy wierzą do dzisiaj, że Związek Radziecki był taki potężny, że nikt go nie obali. To jakaś dziwna rzecz, że go obalili, ale jeszcze do dzisiaj, jeszcze po roku 2000, co wybitni polscy historycy, naprawdę nie jest to złośliwe, żadne mądrzy, dobrzy ludzie, są przekonani o dwóch sprawach. O pierwszej sprawie, że Związek Radziecki jest niezniszczalny. A druga sprawa, że Związek Radziecki, jeżeli za daleko pójdziemy, Związek Radziecki wyśle wojsko do PRL-u i zniszczy, że tak powiem, te próby jakiegoś oporu polskiego. Obie te kwestie, w które także opozycja, może nawet szczególnie opozycja, bo dla opozycji to było przetrwanie, czy przetrwamy, czy nie przetrwamy, czy nas zamkną, czy uda nam się jakoś wymknąć, to oni byli przekonani wszyscy, że po pierwsze, jak za daleko pójdziemy, to wejdą czołgi sowieckie, tak jakby ich w Polsce nie było. Ja przez całe lata się z tego śmiałem, ale traktowali mnie jak to, Związek Radziecki w każdej chwili czołgi wyśle. A druga kwestia taka, właśnie, że Związek Radziecki przetrwa do XXI wieku. I może dopiero w XXI wieku nastąpią jakieś zmiany. Jeden z czołowych historyków zachodnich, zresztą amerykański, pochodzenia polskiego w tym sensie, że przyjął obywatelstwo amerykańskie, wydał nawet taką książkę, gdzie przewidywał, że jeżeli będzie Jałta naruszona, porozumienie Jałty, to musimy co najmniej czekać jeszcze 10 lat. Książka wyszła w 1985 roku, a więc 10 lat to był 95. Co najmniej musimy czekać tego, żeby cokolwiek tutaj drgnęło. Jałta jest nie do ruszenia. Ja już wkrótce po wyjściu z więzienia, parę miesięcy wyjechałem za granicę. I między innymi rozmawiałem z ówczesnym wiceprezydentem, a późniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I ten ówczesny wiceprezydent powiedział mi: proszę pana, ja nie dopuszczę, jak pan wróci do Polski, to ja nie dopuszczę, żeby pana zamknęli. Ale niech pan nie ma
żadnej takiej nadziei, ponieważ układ jałtański przetrwa jeszcze kilkadziesiąt lat. Układ jałtański jest układem. Stany Zjednoczone zawsze, to czego do czego nie jest zdolny Związek Radziecki, to Stany Zjednoczone zawsze są do tego zdolne. Jak zawarły układ, to tego układu będą pilnowały. I co to znaczy? To znaczy, że wszyscy byli tak przekonani. Wychodziły zatrute książki i te zatrute książki są po biegu jakoś do dzisiaj. Mało jest takich, którzy w nie nie wierzą. Niektórzy traktują to całkiem normalnie. To po tym przydługim wstępie muszę powiedzieć, to jest dobra książka. To jest książka, która stara się, że tak powiem, przedstawiać prawdę, ale to jest oczywiście książka, która jest objęta bardzo silną cenzurą. Ja to znałem na własnej skórze. Ja też wiedziałem, że ja wszystkiego nie mogę napisać. Jak napisałem, wydałem Wojnę Polską 1939, to najważniejszego zdania nie napisałem. I to najważniejsze zdanie do dzisiaj jest nieznane. A mianowicie to zdanie, które wtedy, kiedy wychodziła wojna polska, to żyli jeszcze ludzie, którzy tak samo myśleli jak ja. I było ich jeszcze sporo. Ja wtedy nie musiałem ich tłumaczyć. A mianowicie bardzo proste pierwsze zdanie książki. Pierwsze zdanie książki to jest zdanie następujące. Niemcy zaatakowały Polskę z dużymi bardzo stratami. Będziemy się musieli początkowo samotnie bronić. Ruszy ofensywa francuska. I jak ruszy ofensywa francuska, to w październiku by skończyła się wojna francusko-polska z Niemcami, klęską Niemiec. Prawie cała zdolna do walki armia niemiecka była w Polsce i była związana z wojskami polskimi, walczyła z wszystkimi, miała zaangażowane wszystkie jednostki w bardzo trudnych bojach. I Francuzi właściwie spacerkiem wkraczali nie tylko do Nadrenii, ale dużo dalej. Uratowali Związek Radziecki, ale to jest Związek Radziecki. Dopiero Związek Radziecki rozpoczął wojnę światową. Do momentu, kiedy Związek Radziecki nie wkroczył do akcji, to nie była to wojna światowa. Było to starcie, w którym Polacy, Francuzi, Brytyjczycy wszystkimi głównymi siłami zwalczali znacznie słabszą, mniejszą armię niemiecką. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że uwierzono, wszyscy uwierzyli, ale cenzura by tego nigdy nie puściła. Wszyscy uwierzyli, że po prostu Polska awanturnicza się wdała w wojnę, którą przegrała, ponieważ się nie mogła wygrać. Oczywiście, że Polska nie mogła wygrać wojny z Niemcami. Natomiast Polska, która nie mogła związać Niemców całkowicie, i wtedy te 107 dywizji francuskich, 107 dywizji francuskich, na 70 parę dywizji niemieckich, z których 60 było przeciwko Polsce. 60 przeciwko Polsce, 10, kilkanaście było na zachodzie. 107 dywizji francuskich. I ono oczywiście w ciągu paru dni rozstrzygało wojnę. Ale nawet, żeby ona trwała najdłużej, to na te najdłużej to było parę tygodni. I to, co w tym czasie, kiedy ja pisałem, było zrozumiałe dla rozmaitych ludzi, to dzisiaj może być potraktowane jako majaczenie starszego pana, który ma już bardzo dużą sklerozę.
niezależnie od tego, czy mam sklerozę, czy nie mam, to jest to po prostu prawda i ta prawda nie mogła być zapisana. To samo się działo z wszystkimi pracami, które dotyczyły Rosji. I tu, w tej książce, jest między innymi jeden wielki brak. A mianowicie dowiadujemy się z tej książki, bo bardzo ostrożnie, w innych jest, inne, które były cząstkowe, tu jest historia cała Rosji, nawet przed państwem moskiewskim, jeszcze od czasów Ruryka i tak dalej. To, co w tej książce było czytelne, to dzisiaj nie jest czytelne. A mianowicie nie było żadnego powstania chłopów ukraińskich. Żadnego powstania chłopów ukraińskich w wojnie, którą rozpoczęli kozacy na wiosnę w 1648 roku. Otóż nie było z bardzo prostej przyczyny. I ta prosta przyczyna jest w tej książce niewidoczna. I wśród tych licznych bardzo ludzi, którzy ją czytali, czytają i tak dalej, jest to niedostrzegane. Na wojnę ruszyli obok kozaków Chmielnickiego, ruszyli Tatarzy. Ówczesny główny szef Tatarów, Islam Girej, wyznaczył tutaj Tuchajbeja. Tuchajbej przedtem próbował napaść na Polskę, ale został pokonany i uciekał, że tak powiem, w dużym popłochu. Wyznaczył Tuchajbeja, żeby wsparł kazaków Chmielnickiego i żądali tylko jednego. Żądali jasyru. Nie mogło być powstania, ponieważ chłopi tam, dokąd dotarli i utrzymali się kozacy z Tatarami, bo były okresy krótkie, kiedy Tatarzy musieli wrócić na Krym, na zimę i tak dalej, ale poza tymi krótkimi okresami, to tam, gdzie także byli Tatarzy, obowiązywało jedyne prawo. Wszyscy jeńcy, wszyscy mieszkańcy tych ziem, to jest jasyr tatarski. Jasyr, czyli wzięcie w niewolę. Wzięcie w niewolę, potraktowanie jako niewolników, którzy będą albo pracowali na Krymie w mniejszości, ale w większości to przewożono ich głównie, zresztą w owym czasie do Egiptu, przewożono ich dziesiątkami tysięcy. I teraz tam, gdzie nie doszli Tatarzy, jasyru nie było. I tam, gdzie nie doszli Tatarzy, to także kozacy musieli się z tych obszarów wycofać. I do Lwowa, i do Zamościa dotarli, ale jak dotarli do Lwowa i wycofali się z tego Lwowa, potem to miejscowi chłopi ani nie robili rewolucji, ani nie uciekali. Natomiast ci chłopi z Ukrainy, dokąd dotarły wojska tatarskie, to ci chłopi mogli uciec, co było bardzo trudne, albo mogli być złapani i mieli tylko jedną szansę na uratowanie. Tą szansą na uratowanie było
przyłączenie się do wojsk kozackich Chmielnickiego. Po prostu Chmielnicki poszerzał swoje kozackie formacje właśnie takimi chłopami, którzy uciekali. Natomiast kobiety i dzieci rzeź albo zabranie. Jeżeli to bardzo małe dziecko, to rzeź. Jeżeli matka broniła, to rzeź. Jeżeli to jest większe dziecko, to razem z matką zabierają i piechotą na Krym, a z Krymu statkiem do Egiptu. W Egipcie byli niewolnicy, że można było za grosze kupować i to jeszcze proszono, żeby kupowano, ponieważ poważną część ludności z tej części Ukrainy, którą w pierwszym rozpędzie tej wojny, w pierwszym rozpędzie i w pierwszym okresie mieliśmy dwóch hetmanów, którzy się wyróżniali tym, że może potrafiliby grać w ping-ponga, ale na pewno nie nadawali się do prowadzenia wojny. Mieliśmy dwóch hetmanów, którzy w momencie, kiedy Kozacy i Tatarzy ruszyli na ziemię ukraińskie, podzielili wojsko na trzy osobne części. Zrezygnowali z dwóch części, to były wojska tak zwane magnackie Wiśniewieckiego i jeszcze tam drugiego magnata. I Kozacy, jedna z tych grup tego wojska przeszła po prostu na stronę Kozaków, a pozostałych rozbito, ponieważ to wojsko było po prostu podzielone, a wojska Chmielnickiego i Tuchajbeja były jednym zwartym blokiem. I oczywiście bez trudu zwyciężały. Zresztą ta główna część hetmańska wojny została rozbita i wzięta do niewoli, jak na wozach wyjeżdżali z Korsunia. I potem przez jakieś tam wąwozy się przedostawali i z takich wozów, gdzie wieziono hetmanów, to bez trudu, bez żadnej walki tych hetmanów wzięto do niewoli. No, skandal. Skandal, którego nasza historia nie chce skandalem nazywać. Ostatecznie potoczcy żyją do dzisiaj. I przykro by im było. Otóż tego rodzaju błędów polegających na tym, że traktuje się literaturę wydawaną w czasie PRL-u w równej mierze z literaturą, która jest wydawana dzisiaj. I teraz nawet ta literatura, która jest wydawana dzisiaj, sięga do literatury w równej mierze. Sięga już do tej nowej literatury polskiej, która się pojawiła w III Rzeczypospolitej od początku, ale na równych prawach traktuje Polską z okresu Władztwa sowieckiego nad Polską. I przykro powiedzieć, ale ta książka to jest właściwie jedyna dobra książka, która pokazuje historię Rosji, napisana w Polsce i wydrukowana w Polsce. Gdyby się autor wstrzymał, to jakieś 2-3 lata później mógłby już więcej napisać o tych sprawach polsko-rosyjskich.
Czołowa wojna trwała według Rosjan 13 lat. Według naszej historiografii też przyjmuje te 13 lat, ale po środku robi przerwę na kilka lat. Będziemy zresztą o tym chyba mówić. Wydawnictwa wcześniejsze, wydawnictwa ostro bardzo cenzurowane, wszystkie wydawnictwa dotyczące Rosji przez cenzurę były wyjątkowo twardo traktowane, przenikają do historii i dzisiaj nawet dobre prace, jeżeli one sięgają dalej, sięgają głębiej w historię, na ogół nie sięgają głębiej niż rebelia Chmielnickiego. Czy może nieliczne, tylko czy sięgają tam, większość dotyczy późniejszej historii, to one wszystkie traktują książki wydane przed rokiem 89, 90, to oni traktują jak Pismo Święte, jak Biblię. 13 lat trwała wojna między Moskwą a Rzeczpospolitą. Jak została potraktowana w tej książce? Dwa takie akapity. Dwa takie akapity. Pół strony. Pół strony, że wojna trwa i właściwie nie wiadomo, co tam się dzieje i tak dalej. Wiadomo, że to 13 lat i tylko tyle. Tylko tyle. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że gdyby chciano potraktować tą 13-letnią wojnę chociażby tak, jak ją potraktowała literatura rosyjska, chociażby tak, to gdyby chciano tak potraktować tą książkę, to żaden cenzor PRL-owski by tej książki nie puścił. Autor musiał tą książkę napisać. Nie jest winą Ludwika Bazylowa, zresztą niedługo potem umarł. Nie jest winą Ludwika Bazylowa, że on to napisał, bo on to musiał napisać. Tak musiał to potraktować. Czytając prace, które albo korzystają z wydawnictw z okresu władztwa sowieckiego nad Polską, tego bezpośredniego, albo korzystają z niego, albo posługują się nim, nawet nie korzystając, tylko uważając, że to samo przez się rozumie, to jeżeli jemu można darować, to współczesnym polskim historykom nie można tego darować. Mówiąc inaczej, jeżeli będziemy sięgali do starej historii Rusi, to możemy potraktować ją, że ona jest mniej więcej prawdziwa. Jeżeli będziemy sięgali do państwa, które zostało z państwa w Zalesiu, które zostało zdobyte przez Tatarów, jeżeli będziemy tam sięgali, to te pierwsze dziesięciolecia możemy też właściwie traktować, bo one nie mają znaczenia jakby dla dzisiejszej historii, to też możemy traktować poważnie. Mniej więcej właśnie od roku 1648, może trochę więcej, może od początku XVII wieku, może taką przyjąć cezurę, ale najpóźniej to jest wojna kozacka, wojna z Chmielnickim. Nie można takiej literaturze już wierzyć, ponieważ ta literatura, która była wydrukowana w owym czasie, wtedy, kiedy się w Związku Radzieckim, a później w Rosyjskiej Federacji rozwijała się historia tych czasów nowożytnych, to w tym okresie
Są sprawy, które za czasów Związku Radzieckiego były tabu, nie wolno było ich ruszyć. I cała, gdyby Bazylow spróbował opisać wojnę, opiszemy my ją na następnym spotkaniu. Opiszemy tę wojnę, bo ona jest bardzo ciekawa, ta wojna, i bardzo pouczająca, te 13 lat. I gdy się nie odróżnia, czy to jest książka, która wychodzi spod biura cenzora, czy to jest książka swobodnie napisana, bo można pisać to, co się uważa, to jeżeli po prostu tego nie zrozumiemy, to będziemy brnęli. Tak jak brniemy z 1939 rokiem. 1939 rok to są pierwsze tygodnie zniszczenia wojska III Rzeszy. Tych tygodni nie było więcej niż 8. Nie byłoby więcej niż 8, gdyby Francuzi ruszyli. Ponieważ ruszyli Rosjanie, to doprowadzili, Sowieci, to doprowadzili do wojny światowej. I teraz wszyscy w Polsce są przekonani, że to nie Rosjanie spowodowali wojnę światową, tylko tylko oceniają sanację, która Polski nie umiała bronić, krytykują Francuzów, którzy nie umieli walczyć, znaczy walczyć umieli, ale nie umieli dowodzić. I zamykają prawdę historyczną. Ta prawda historyczna tutaj jest taka, że jeżeli chodzi o Ukrainę po dwóch stronach Dniepru, ale już nie Wołyń, ale już nie Podolę, tylko tą właściwą Ukrainę, którą w pierwszym okresie tych wojen zajął Chmielnicki razem z Tatarami, zresztą w dwóch etapach, ponieważ Tatarzy po pierwszym etapie musieli wrócić do ojczyzny i oddać wszystkie te kilkadziesiąt tysięcy ludzi wziętych w Jasyr. Po tym znowu wrócili, front skoczył dalej na zachód i Tatarzy znowuż musieli odwieźć ten drugi Jasyr. Na pewno przekraczało to 100 tysięcy ludzi w sumie. I teraz z tych 100 tysięcy ludzi, to głównie w poważnej mierze to były kobiety, to były dzieci poza jakimiś dzieciami, zupełnie takimi niemowlęcymi dziećmi. Część mężczyzn ocalała, bo trafiła do wojska kozackiego. Ale nie była to aż tak wielka część, żeby ona się, że tak powiem, odbiła. I ta Ukraina została w poważnej mierze wyludniona. A gdy czytamy takie książki, to w ogóle o tym nie wiemy. W ogóle nie wiemy, że był Jasyr. Tutaj akurat wiemy, że był Jasyr, tylko że nie w tym okresie. Bo w tym okresie cenzura by nigdy tego nie dała. Ale przy jakichś innych okazjach, co jest wskazanie, że był Jasyr. Tatarzy nie najeżdżali innych obcych ziem, nie najeżdżali po to, żeby zdobywać żywność, pieniądze, majątki. Nie po to najeżdżali. Najeżdżali w jednym tylko celu. Najeżdżali, żeby brać Jasyr. Nie w tej wielkiej Chmielnickiego wyprawie, gdzie Chmielnicki pilnuje, żeby każdego wziętego do niewoli przekazać Tatarom. Ocalało dosłownie bardzo niewiele osób i właściwie jeden tylko, który zresztą zrobił tam karierę kozacką. Jeden tylko ukrył się i udawał kogoś tam, bo i dlatego przetrwał i po śmierci Chmielnickiego został nawet hetmanem. Zresztą nie na długo. Bez
zrozumienia tego nie można zrozumieć historii. Ja ją przeczytałem dopiero po wyjściu z więzienia, jak mówiłem, kupiłem przed pójściem, ale zdawałem sobie przecież sprawę, że najważniejszym, że tak powiem, elementem omijanym do dzisiaj, omijanym przez ludzi, którzy nie czytali nawet książek PRL-owskich, tylko po prostu przejęli jakąś prawdę. Wydaje im się, że przejęli jakąś prawdę. I jeżeli oni nie wiedzą, że większość ludności Ukrainy, tej części Ukrainy bez Wołynia, bez Podola, gdzie te straty były mniejsze, to nie wiedzą, że tam był jakikolwiek Jasyr i opisują jakieś historie, że tutaj chłopi zrobili bunt. A dlaczego chłopi pod Lwowem nie zrobili buntu, a 50 kilometrów na wschód od Lwowa też zrobili mały bunt, niby bunt. Bo ten bunt polegał na tym, że albo wzięto do wojsk kozackich, albo wzięto na Jasyr. I na Jasyr oczywiście wzięto znacznie więcej. A więc pierwsza sprawa, o której musimy pamiętać. W historii, która mocno dostała w skórę, w naszej historii są okresy, kiedy normalnie historyk nie podchodzi tylko z pewną podejrzliwością do jakichś wydarzeń, ale historyk nie ma pojęcia, jakie wydarzenia były naprawdę. I teraz to jest dziedzictwo XIX wieku, zwłaszcza drugiej połowy XIX wieku, zwłaszcza ostatniej ćwierci XIX wieku, gdzie tylko jeden uczciwy, naprawdę historyk był, to znaczy też nie wszystko tam jest prawdą, to znaczy Henryk Sienkiewicz. Człowiek niesłychanie odważny, to co napisał, to szczęśliwie trafiło w okres jakiejś takiej liberalizacji. Ale jeżeli teraz sięgamy do naszej literatury XVIII-wiecznej i do naszej literatury na początku XIX wieku i po II wojnie światowej do dzisiaj, jeżeli sięgamy do tej literatury, to musimy pamiętać, że ona jest skażona. Ona jest skażona przez naszych wrogów. Nasi wrogowie przeprowadzili rozbiory. Nasi wrogowie trzymali żelazną pięścią przez XIX wiek, a częściowo przez XX wiek, i tym kłamcom wierzyć nie należy. Wśród tych kłamców, świadomych kłamców, są także ludzie, którzy mogą sobie zdawać sprawę, że uciekają od pełnej prawdy. Ja to też mogę się uderzyć w piersi. Uciekłem od pełnej prawdy, ponieważ nie napisałem, kiedy zaczęła się II wojna światowa. Nie napisałem tego. Gdybym napisał, to musiałem niejako zrobić. Prawdopodobnie Bazylow też musiał to wszystko zrobić, ale takich ludzi, którzy musieli to wszystko zrobić, było po prostu niewielu. A więc nasza historia jest skażona pracami, które z musu albo z ostrożności głosiły nieprawdę, a dzisiaj są traktowane jak prawdziwie. Bo możemy z dużą dozą prawdziwości potraktować historiografię okresu międzywojennego. Ale ja już bym nie zaryzykował do czasów współczesnych. Już bym nie zaryzykował do czasów współczesnych. A nie mówiąc oczywiście o
nie mówiąc oczywiście o czasach PRL-owskich. To jest pierwsza sprawa, o której chciałem Państwu powiedzieć. Wyszło to bardzo długo, no ale jest to po prostu ważna rzecz. Jeżeli bierzecie do ręki książkę, która powstała w XIX albo w XX wieku, a nawet jeszcze w XXI wieku, jeżeli bierzemy do ręki taką książkę historyczną i badamy już nowożytną historię i najnowszą historię, to musimy się po prostu liczyć, że tam są fragmenty, które są fragmentami fałszywymi. I bardzo często autor wie, że one są fałszywe, ale znacznie częściej autor nawet nie wie, że one są fałszywe. Druga kwestia, o której trzeba tutaj powiedzieć, to jest kwestia potraktowania całego tego powstania chmielnickiego, całej wojny księstwa moskiewskiego z Polską, że nie możemy opuszczać historii, jeżeli ona jest widocznie niepełna. Bo jeżeli się w tych samych dwóch akapitach tylko przedstawia 13 lat i pisze się, że się przedstawia 13 lat, napisane to jest, to trzeba po prostu zrozumieć, że te 13, że ta wojna nazywana przez Rosję wojną, przez Moskwę wojną 13-letnią, że ta wojna nie mogła być taka krótka. Że trzeba szukać. Ja nie roszczę sobie żadnych pretensji, że ja nie ulegam rozmaitym błędom. Nawet mogę na pewno ulegać rozmaitym błędom. Ale trzeba zrozumieć, że jeżeli się 13-letnią wojnę traktuje na połowie stronicy, to znaczy, tak prawdopodobnie myślał Bazylow. To znaczy, że tu myśmy ominęli część historii i jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie odtworzyć tej części historii, to będziemy, a można odtworzyć choćby przez literaturę rosyjską. Tylko, że literatura rosyjska nie jest zbyt modna w Polsce, co mu się zresztą nie dziwię. Otóż trzeba szukać, a jeżeli nie będziemy szukali, to trzeba wiedzieć, że tam jeszcze jest głęboka jakaś treść. 13 lat wojny to jest coś głębokiego. Tylko jak będziemy już pisali o tej 13-letniej wojnie, no to nagle nam się okaże, że w ciągu 4-5 ostatnich lat tej wojny wszystkie bitwy przegrali Rosjanie. Wszystkie bitwy przegrali Rosjanie. Nie wygrali ani jednej. Niektóre się rozpadły przed rozpoczęciem bitwy. Tego on prawdopodobnie o tym wiedział, Bazylow, ale tego nie mógł napisać. Tylko on zamknął to w dwóch akapitach i jeżeli coś takiego znajdziemy w książce, to pamiętajmy, że tu jest brak, którego należy szukać, bo jeżeli tego braku nie wypełnimy prawdziwymi faktami, to po prostu zafałszowujemy historię. Tu się tutaj dowiadujemy, że Moskale, czy Moskwicinie, jak oni się sami nazywają, że oni na przykład zajęli Wilno, bo zajęli Wilno na początku tej wojny, w drugim roku tej wojny,
że oni zajęli Wołyn, zajęli Wilno i tutaj będziemy kiwali głowami, no jaka potężna armia. To trzeba powiedzieć, że miesiąc wcześniej Szwedzi zajęli Warszawę. A nie to, że Rosjanie dotarli do Wilna. Moskale nie wiedzieli, co zrobić. Szwedzi wykroczyli do Warszawy. To jeżeli to jest potop, jeżeli cała Polska zostaje zalana, to nie uważajmy, że armia moskiewska była armią taką silną, że dotarła łatwo do Wilna. Nie dotarła łatwo do Wilna. Tylko że poza nielicznymi obszarami, gdzieś tam w rejonie Przemyśla, Lwowa i tak dalej, gdzie przetrwały wojska polskie, to cała Rzeczypospolita z wszystkich stron, nie z jednej, nie z dwóch, tylko z wszystkich stron, cała Rzeczypospolita została zagarnięta przez wrogów. Nie przez wroga, tylko przez licznych wrogów. Dopiero wtedy możemy ocenić, co to znaczy, że Rosjanie zajęli Wilno. No, zajęli Wilno, bo już właściwie nie było w koronie obrońców. Ci obrońcy się obronili, ci obrońcy doprowadzili do odzyskania większości ziem zajętych przez Moskali. Ci początkowo nieliczni obrońcy doprowadzili do tego, że gdy Rosjanie zaczęli po paru latach prosić czy błagać, żeby zawrzeć zawieszenie broni z Polską, to owszem, zgodzili się, żeby zawrzeć zawieszenie broni, ale kazali Rosjanom przyjechać do Wilna. Nie wpuszczono ich do Wilna i pod Wilnem podpisano traktat pokojowy. Jeżeli teraz zajęcie Wilna budzi jakieś takie skojarzenia z potęgą Rosji i z naszą nieumiejętnością obrony, to po prostu przypomnijmy sobie, kto jeszcze napadł na Rzeczypospolitą i kiedy napadł na tą Rzeczypospolitą. Należy spojrzeć, kiedy książka została wydana, kiedy książka została napisana, przez kogo i dopiero oceniać jej kompletność albo niekompletność. Bo nieraz wartościowe książki są na tyle niekompletne, że nie ma jakichś tych istotnych kwestii. Dlaczego mówię o tym dopiero dzisiaj? Z dwóch chyba względów. Pierwszy wzgląd to są bzdury straszliwe, które amerykański dziennikarz usłyszał i upowszechnił w Stanach Zjednoczonych właśnie w tych dniach, jak bardzo źle jest z Polską. Rosja, że tak powiem, jest dobroczynna, może być dobroczynna, natomiast Polacy się sami z sobą biją. Po części jest to racja, ale to bicie nie jest specjalnie krwawe. Otóż to musi być jakoś, to musi być po prostu jakoś zrozumiane, bo jeżeli po prostu tego nie zrozumiemy, w tej części historii, w tej części literatury i tak dalej, to po prostu wprowadzamy się w bardzo niebezpieczny, taki niedobry kącik, prawda? To wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć.